No, zobaczcie, już samochód widziałeś, tak, zobaczcie drugie. A co, teraz czekamy, tak? Nie, on jeszcze jakiś nie zamknął. Przepraszam bardzo, wszystko już samo. Brawo, brawo. Żeby oddziaływać na innych. Ważną rzeczą
w obliczu świata jest wewnętrzny i w obliczu spraw, które mamy, jest ważną rzeczą. A drugą rzeczą ważną jest świadomy wybór. Pośród bardzo wielu partii i osób startujących świadomy wybór. Unia Demokratyczna ma listę numer 54, koalicja mogła powstać. Uważamy, że program gospodarczy generalny powinien być kontynuowany zasadniczymi korektami. Kontynuowany, ponieważ uważamy, że nie można by dopuścić do powrotu na nowo wysokiej inflacji, że podejście powtórne do walki z inflacją byłoby znacznie cięższe niż to pierwsze podejście, że stracilibyśmy wiele tej ofiarności, tej cierpliwości ludzkiej, która już nam towarzyszy przy tym pierwszym podejściu i dlatego uważamy, że do wysokiej inflacji dopuścić nie można. Stawianie na pytań, na które nie ma sprawy. Proszę Państwa, ja popełniłem małą gafę, dużą gafę. Przepraszam bardzo Państwa, przede wszystkim przepraszam, nie przedstawiłem dwóch osób, którzy są jeszcze gości naszego spotkania. Bardzo przepraszam te osoby. Jest to pan Jarosław Matur, członek Rady Nadzorczej Unii Demokratycznej. Witam pana. Przepraszam bardzo. Pan Waldemar Kuczyński, minister do spraw przekształceń. Proszę o zadawanie pytań naszym kandydatom, jak już przewodniczącemu. Może tak po 3-4 pytania będzie padała odpowiedź. Następna grupa 3-4 pytania. Bardzo proszę, ostatnie pytanie, nie było zwykłego, jako zakłócenia nie mieliśmy wyczerpane. Żeby pan Mazowiecki wymienił, w jakich obozach internowanych przebywał. Tak, więc pierwsze pytanie dotyczyło zagospodarowania Odry, a raczej powiedzmy oczyszczenia i żeglowy sprawienia, żeby nie wiem, czy chodzi o wokół Odry, czy oczyszczenie Odry. Proszę pana, więc ja mam pewną szczerą, jedna i druga intencja jest jasna. Myśmy uważali, że ten problem powinien być podjęty trójstronnie przez, jeśli chodzi o oczyszczenie Odry i żeglowność Odry, przez Czechosłowację, Niemcy i Polskę. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu wokół Odry, byliśmy zwolennikami współpracy terenu przygranicznym. Taka komisja to uzgodnione, że taka komisja powstanie i taka komisja pracuje obecnie przez obecny rząd. Proszę pana, ja mogę powiedzieć na ten temat tak, już nie o to tu chodzi, tylko o pewną obawę czy niebezpieczeństwo, które pan wyraził. Obawę przed niebezpieczeństwem, które pan wyraził. Odpowiedziałbym na to w ten sposób. No właśnie, rząd, którym kierowałem, w momencie, kiedy nastąpiło zjednoczenie, kiedy było już pewne, że dojdzie do zjednoczenia Niemiec, podjął bardzo jasno sprawę granicy zachodniej tak, ażeby wykluczyć wszelkie dwuznaczności. Kiedy była sprawa konferencji, która miała ustalić ostateczne zjednoczenie Niemiec, odbywała się konferencja KWWE w Kanadzie, w Ottawie. Ja byłem w tym czasie w Londynie. I wtedy już w Londynie wprost oświadczyłem i uzyskałem poparcie natychmiastowe pani Thatcher, że Polska musi być na tym, przy tym obecna, że nic o nas bez nas. Dlaczego tak oświadczyłem? Dlatego tak oświadczyłem, że uważałem, to jest bardzo ważną rzeczą, żeby w momencie zjednoczenia Niemiec wykluczyć wszelkie dwuznaczności na temat utrzymywania się wszelkich dwuznaczności na temat granicy zachodniej Polski. Że tym samochodem tylko tutaj, znaczy w Gdańsku, w Koszalińskim, Słupskim i do Szczecina,
i potem odjeżdża, więc na te trzy wyjazdy. Przy czym proszę zrozumieć, że jak się tak jeździ przez kilka tygodni, dzień od miejscowości do miejscowości, no nie jest to takie zabawne. Ale po prostu nie płacimy, to jest sprawa pomocy kogoś, kto chce pomóc naszej kampanii wyborczej. Dlaczego startuję? Czy dla pieniędzy, czy dla polityki? Proszę pana, startuje tak jak każdy startujący, to też ma jakieś przekonania do startowania. Panu też nic nie przeszkadzało startować. Przypuszczam, że nie czułby pan się za dobrze, gdybym panu zadał pytanie, czy pan by startował dla pieniędzy. Mogę panu odpowiedzieć. Startuję dlatego, że uważam, że zacząłem pewną działalność przeobrażeń w tym kraju i że chciałbym uczestniczyć jakby w dalszej części tych przeobrażeń. Proszę państwa, prasa miejscowa dokonała takiej manipulacji, że w Głosie Pomorza podano tylko oświadczenie pana Sławomira Laszczyka, byłego funkcjonariusza SB, oficera informacyjnego, który inwigilował funkcjonariuszy szkoły milicyjnej, między innymi tych, którzy chodzili do kościoła. Ja tu uzupełnię tylko wypowiedź pana premiera, że skierowałam dwa procesy. Zamierzam skierować trzeci, jeden między innymi o zasądzenie 50 milionów złotych dla dzieci niepełnosprawnych. Dopuszczono się bowiem przestępstwa i chcę tylko przedstawić państwu jeden dokument. Jest to z dnia wczorajszego natychmiast opublikowany przeze mnie i podany do środków masowego przekazu. List otwarty do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Lecha Wałęsy i marszałka Senatu pana profesora Andrzeja Stelmachowskiego. W dniu dzisiejszym zostałam publicznie pomówiona przez zdymisjonowanego komendanta wojewódzkiego policji w Słupsku Sławomira Laszczyka na konferencji prasowej zwołanej w tym celu o to, że w latach 1980-83 byłam współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jest to oczywista prowokacja przedwyborcza wymierzona we mnie jako członka Unii Demokratycznej, kandydata do Senatu. Nieprzypadkowo zorganizowana została w zarządzie regionu NSZZ Solidarność w Słupsku. Pomówienie to godzi w moje dobre imię jako wieloletniego adwokata i obrońcy praw człowieka oraz jako obecnego senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Pośrednio godzi również w dobre imię tych wszystkich, którzy mi ufali, którzy powierzali mi obronę w swoich sprawach, między innymi Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Bogdana Lisa, Adama Chodysza i innych. Oczekuję podjęcia wszelkich możliwych działań publicznych w celu wyjaśnienia sprawy, obnażenia korzeni tej bezprecedensowej w obecnym porządku ustrojowym prowokacji i pociągnięcia winnych do pełnej odpowiedzialności. To jest oficjalny dokument do pana prezydenta i marszałka Senatu. I tu kolega senator z ramienia Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Słupsku chciałby przedstawić państwu również oświadczenie tej rady, ponieważ jest to, powiedziałabym, nasz terenowy najwyższy organ Unii. Chcę państwa zapoznać z treścią oświadczenia, jakie zostało przyjęte jako dokument Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Słupsku. Oświadczenie to zostało przyjęte na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wojewódzkiej. Oto jego treść. W dniu 15 października 1991 roku na konferencji prasowej w zarządzie regionu NSZZ Solidarność w Słupsku były komendant wojewódzki policji w Słupsku Sławomir Laszczyk oświadczył, iż Anna Bogucka-Skowrońska, senator Rzeczpospolitej Polskiej, adwokat, była współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ten potworny zarzut padł niespełna dwa tygodnie przed wyborami do parlamentu i w przeddzień wizyty w Słupsku przewodniczącego Unii Demokratycznej Tadeusza Mazowieckiego. W tej sytuacji Rada Wojewódzka Unii Demokratycznej w Słupsku wyraża następujące stanowisko. Po pierwsze, zdaniem Rady postawiony zarzut jest oszczerstwem rzuconym przez przedstawiciela starych struktur Służby Bezpieczeństwa i ich popleczników na osobę, która przez długie lata jako jedyna na tym terenie adwokat walczyła z bezprawiem i nadużyciami SB. Stanowi formę odwetu za mówienie prawdy. Po drugie,
Zarzut ten należy traktować również jako niewybredny chwyt wyborczy demokratycznej, a w szczególności przeciw Annie Bogucki-Skowrońskiej. A ci, którzy ten zarzut postawili, mieli nieograniczone możliwości ich tworzenia. Po czwarte, znamienny jest fakt, iż ogłoszenie tej sensacji nastąpiło w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność pod protektoratem przewodniczącego Zarządu Regionu i posła w jednej osobie Edwarda Millera. Zaznaczyć tu należy, iż Sławomir Laszczyk jako były funkcjonariusz tzw. jednostki ochrony funkcjonariuszy, czyli oficer informacyjny, cieszył się od początku szczególnymi względami i poparciem Edwarda Millera, a teraz w ten specyficzny sposób odwdzięcza mu się za okazywane poparcie. Biorąc wszystkie powyższe czynniki pod uwagę, Rada Wojewódzka Unii Demokratycznej w Słupsku podtrzymuje swoją rekomendację i udziela pełnego poparcia pani senator Annie Bogucki-Skowrońskiej, kandydatce do Senatu na następną kadencję. Domaga się również podjęcia energicznych działań w kierunku ukarania winnych tej potwornej prowokacji. Proszę o ciszę, naprawdę pan już 5 minut nam zajął. Naprawdę dziękujemy bardzo panu. Odłączy się od pana Wałęsy, co jest przyczyną, że pan utworzył Unię Demokratyczną. Co ta Unia Demokratyczna? Można było w ciągu pół minuty to pytanie zadać, a pan nawijał i nawijał i pytanie nie było. Halo? Kluczówku, mam pytanie do pana Mazowieckiego. Czekam, że bardzo tu pani zada pytanie. Stosunki towarzyskie Wałęsa, pan Mazowiecki i co pan Mazowiecki sądzi na obecny stan bezrobocia? Dziękuję. Dziękuję. Moje nazwisko Dawsku to jestem. Dziękuję. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest problem ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy i przekwalifikowywania się ludzi, no tylko tą drogą możemy zmniejszać tę dolegliwość, jaką stanowi bezrobocie w tej chwili. Co jest przyczyną, że odłączyłem się od Lecha Wałęsy i co jest przyczyną, że utworzyłem Unię Demokratyczną? Proszę Państwa, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, można to pytanie rozpatrywać i nie uchylam się od powiedzenia na nie, rozpatrywać w kategoriach personalnych, w kategoriach ludzi, stosunków ludzi między sobą. Nie uchylam się odpowiedzi na to pytanie i można rozpatrywać spojrzawszy troszeczkę szerzej na całą sytuację Solidarności i powiedzmy perspektywy tego. Strefy wolnej w Polsce, strefy wolnego organizowania się w formie związków zawodowych. I oczywiste było, że ten ruch tak zróżnicowany w momencie, kiedy nastaną warunki demokratyczne, kiedy wszyscy będą mogli się organizować, wyrażać własne poglądy, że ten ruch się zróżnicuje. Przez niego będą wyrastać różne ugrupowania polityczne. I nie było w tym nic złego, żeby wyrastały różne ugrupowania polityczne. I w forum prawicy demokratycznej oraz niezrzeszonych ani w jednej, ani drugiej z tych grup ludzi, którzy byli w komitetach popierających mnie w wyborach prezydenckich. I ci wszyscy ludzie, mimo że się różnią, ich łączyła i łączy pewna wspólna wizja demokratycznego systemu. I właśnie po tych wyborach ci ludzie chcieli dalej o tą wspólną wizję walczyć, o tą wspólną wizję zabiegać, starać się w życiu politycznym. Proszę Państwa, zadane było nam pytanie dotyczące zdjęcia z Wałęsą i w tej chwili naszego uczestnictwa w Unii Demokratycznej. Na to pytanie już Pan Premier tutaj odpowiedział. Chcę powiedzieć, że osobiście ja również utrzymuję bardzo przyjazne kontakty z Lechem Wałęsą, jest moim kolegą. Natomiast nie podobała mnie się, jak sądzę koledzy również, zarówno wojna na górze, jak i niewybredne ataki, które ludzie, którzy wynieśli zresztą Wałęsę,
urządzali na rząd, mając zresztą możliwości działania parlamentarnego i nie wykorzystując zupełnie tych możliwości. Można powiedzieć, że nie zaistniejąc w ogóle w tym parlamencie. Nie mogliśmy brać również odpowiedzialności za demagogię kampanii obietnic Wałęsy. Ja po prostu jako prawnik wiedziałam, że są to obietnice nie do zrealizowania. Dlatego uważałam, że lepszym kandydatem na prezydenta jest pan premier Tadeusz Mazowiecki i okazuje się, że wolałam. Mówiąc, cytując porzekadła, wolałam z mądrym przegrać. O przystąpieniu do Unii Demokratycznej. Ja chcę tylko na potwierdzenie tego, co się stało, co w praktyce mnie zbulwersowało i w jakiś sposób emocjonalny wywołało reakcję, to jest takie skojarzenie dwóch faktów, dwóch Wałęsów z dwóch pewnych wydarzeń. Otóż pamiętam dokładnie rok 84, kiedy zgromadzili się, byli internowani, więzieni, więźniowie polityczni Solidarności w kościele garnizonowym w Gdańsku. Tam na spotkaniu po mszy Wałęsa wyraźnie podkreślał rolę wszystkich, którzy tam się zgromadzili. On powiedział wyraźnie: ja mam świadomość tego, że to wy pracujecie na autorytet Wałęsy. Ja mam świadomość tego i wy macie tego świadomość, że będziecie bici, będziecie kopani, będziecie jeszcze wielokrotnie siedzieli w więzieniach po to, żeby Wałęsa rósł w siłę i zdobywał autorytet i tutaj, i na zewnątrz Polski. Mówił to z pełnym przekonaniem i z wiarą w to, co mówi. Miał świadomość tego, że będzie zbierał doktoraty honoris causa, że będzie miał nagrody pieniężne, że Solidarność będzie w ten sposób zbierała laury tego, co się działo w stanie wojennym i po stanie wojennym przez długi czas. I nagle później przychodzi ten okres, kiedy następuje wywołanie tej wojny na górze. Kiedy dokładnie to zdarzenie było pokazane w obrazach w filmie angielskim w Solidarności. To jest drugi Wałęsa. Drugi Wałęsa, który w moim przekonaniu użył środków, które nie powinny być używane i w ten sposób i do tych ludzi, którzy pracowali przez te lata na autorytet Wałęsy. To jest to, co we mnie wzbudziło emocje. To jest to, co mnie przekonało do, może nie odejścia od Wałęsy, ale przekonało mnie do tego, że ten Wałęsa się zmienił. Ja nie uważam, że to ja odszedłem od Wałęsy, że to ja złamałem jakieś kanony Solidarności, że to ja w jakiś sposób naruszam autorytety, które w Solidarności funkcjonowały i dla Solidarności pracowały. W moim przekonaniu nastąpiło zderzenie tych dwóch Wałęsów z lat, kiedy on czuł potrzebę działania innych ludzi po to, żeby autorytet Wałęsy rósł, i później, kiedy zaczęło się poprzez wojnę na górze kopanie tych autorytetów. Bo mamy, pamiętacie Państwo ten obrazek, co najbardziej może jakoś zafunkcjonował w wyobraźni, pozostał w tej wyobraźni, który przez kilkadziesiąt lat swojego życia poświęcił się na zwalczanie komunizmu. To jeszcze wtedy, kiedy Wałęsa nie wiedział, co to jest komunizm, jeszcze nie wiedział, w jakim kraju żyje, już wtedy ten człowiek ponosił konsekwencje również tego działania. I nagle zostaje wywołany w sposób brutalny i jakiś nieliczujący z powagą tego człowieka. Chodź pan, panie Turowicz, i teraz powiedz pan Polsce, niech wysłuchają, jakie to pan ma tutaj zarzuty. Tylko ten przykład chciałem podać jako to, co w sposób emocjonalny odebrałem i co upewniło mnie w przekonaniu, że wybrałem dobry kierunek. I chcę dodać jeszcze jedno, to co powiedziała Hania Skowrońska, że te wybory prezydenckie we mnie też uświadomiły, że najlepszym kandydatem wśród wszystkich, którzy wtedy się zgłosili i przeszli przez te eliminacje, był jednak Tadeusz Mazowiecki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czas nieubłaganie biegnie. Jest godzina 18. Nasi goście muszą już wyjeżdżać, ponieważ o 19 mają następne spotkanie. Wobec tego dziękujemy bardzo im za przybycie, za szczyczenie nas. I licencjami tu przyszedł. Podziękujemy panu premierowi za siłę spokoju, którą tutaj reprezentował. Wbrew wszystkiemu. I za naprawdę rzeczywiste chrześcijańskie traktowanie wszystkich Polaków. Proszę Państwa, bardzo dziękuję ja za kwiaty i dziękuję za Państwa oklaski. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam i przypominam, że nasza lista ma numer 54. Filipowi, życzymy powodzenia. A ja to bez kina, co ty się sprawia?